Piana kwaśna, czy piana neutralna? A może jakaś zasadowa? Szampon hydrofobowy? Może jednak kwaśny. No i oprysk? A może piana? O co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym wytłumaczę Wam po kolei różnicę między szamponami, pianami i opryskami. Dzisiaj odcinek mówiony. Dużo teorii, także możecie wrzucić sobie tylko słuchawki i posłuchać jak podcastu, bo w sumie nie będzie działania. Może wrzucimy jakieś przebitki, żeby nie było tak nudno dla tych, którzy chcą mimo wszystko oglądać. Ale uważam, że temat bardzo istotny, ponieważ zadajecie nam mnóstwo pytań. Kiedy użyć tą pianę kwaśną, a kiedy zasadową, i jakie są tak naprawdę różnice? Czy to nie jest tak, że producenci robią coraz więcej produktów, żeby zrobić nas trochę w bambuko i zbić na tę kasę? No właśnie, o tym wszystkim powiem Wam dzisiaj. Zacznijmy może od skali pH, bo od tego powinniśmy wyjść. Eee, pokażę Wam to na przykładzie tutaj tej skali, którą mam. to są te paski do mierzenia pH. Eee, I musimy najpierw sobie uświadomić, to zawsze też przekazuję na początku każdego szkolenia z podstaw. Eee, pH7, które mamy tutaj, jest to pH neutralne, czyli coś powiedzmy najbezpieczniejszego. Najbezpieczniejszego, w, powiedziałbym w cudzysłowiu, ponieważ nawet woda może być niebezpieczna. A dlaczego? Jeżeli jest zanieczyszczona, pozostawiona na samochodzie bez wytarcia, tym bardziej na słońcu, odparuje, a pozostaną minerały czy też inne zanieczyszczenia. Więc nawet piana neutralna, czy szampon neutralny, produkt ogólnie neutralny też może być niebezpieczny. Pamiętajcie o tym. No, i przesuwając się dalej, przepraszam, jeszcze dodam, że właściwości myjące tych produktów neutralnych są najmniejsze, najniższe, więc też nie wymagajmy od nich, żeby myły super, bo czasami słyszę, że ktoś zakupił jakąś tam pianę aktywną i mówi, ale to w ogóle nie domywa. Tylko nie ma świadomości, że użył piany neutralnej, więc nie może się spodziewać, że w okresie zimowym to domycie będzie bardzo dobre. No dobra, przesuńmy teraz suwak w stronę jedynki, czyli 6, 5, 4, 3, 2, 1. E, idąc w tą stronę pH, mamy pH kwaśne, czyli są to wszystkie produkty kwaśne. Jak widzicie, to nie jest tak, że kwas jest. Każdy kwas jest taki sam i jest równy. Czasami zadajecie pytanie, ale czy na pewno szampon kwaśny będzie bezpieczny? Pamiętajcie, że w przypadku szamponów, czy też nawet pian e, o odczynie kwaśnym mówimy o przedziale. 3 do 6. Czyli są to te delikatniejsze kwasy. Nikt tam nie leje jakiś. Nie używa mocnych kwasów agresywnych, bo też są różne substancje, ale też nie robi dużego stężenia, więc to nie jest aż tak zakwaszony produkt. W przypadku, nie wiem, jak to ma być 1 pH, no to już wtedy mówimy raczej o takich mocnych kwasach do mycia felk czy do odkamieniania. I ogólnie, jeżeli chodzi o kwasy, tutaj chciałbym, żebyście to zrozumieli: one głównie rozpuszczają osady. Tak sobie to wyobraźcie czyli mamy właśnie ten kamień, minerały, które się odkładają na lakierze z wody. Przykład z domu, jeżeli popatrzycie wokół baterii, czy gdzieś przy nie wiem, prysznicu, tak, przy, przy słuchawce, czy ogólnie przy całej armaturze, w, na armaturze tej łazienkowej, e, tam też odkłada się ten kamień, jeżeli nie macie e, filtrów. E, chociaż jak są filtry, to też raczej to tylko ogranicza w jakiś sposób, a ta część może się osadzać. Natomiast to wszystko są osady. I one są bardzo trudne do usunięcia, bo mocno przywierają, i żeby to usunąć, potrzebujemy produktów kwasowych. Tak samo, dlaczego do Felk, jeżeli mamy dużo pyłu z klocków hamulcowych, używamy kwasów? No bo są to osady. Jeżeli na szybach mamy water spoty, jest to kamień, jest to osad. Używamy kwasu. Eee, I tu, jeżeli jesteśmy już przy tych kwasach, to chciałbym tylko krótko wspomnieć o deironizerach, tak zwanych Krwawych, krwawych felgach w wampirach. Pamiętajcie, że te produkty też są z rodziny kwaśnej. Eee, oczywiście niektóre są neutralne, inne są lekko kwaśne. Ogólnie zostały stworzone po to... Je... Znaczy są zamiennikami kwasów, o tak powiedzmy, czyli stworzono je po to, żeby wykluczyć z, z tego portfolio kwasy i żeby mieć coś jednak bezpieczniejszego. W praktyce nigdy deironizer nie będzie tak mocno doczyszczał, usuwał tak uporczywych osadów, jak te najmocniejsze kwasy, w przedziale 1 czy 2. I tutaj też musicie mieć świadomość. Więc jeżeli traficie na jakiś, nie wiem, szampon, pianę z dodatkiem do ironizera, to też będzie z tej rodziny kwasowej, żeby rozpuszczać e, te osady metaliczne. Odwróćmy teraz e, pudełko, idziemy 8 do 14. I tutaj mamy skalę zasadową. Produkty zasadowe mm, są to produkty, które ogólnie Usuwają tłuszcze, wszystkie tłuste zabrudzenia. Idealnym przykładem jest wnętrze samochodu. Produkty do prania tapicerki są zasadowe, bo mamy tam dużo tłuszczu z dłoni, z ubrań przeniesionych i wtartych. Jeżeli chodzi o, nie wiem, plastiki, szczególnie widać to przy tutaj tych przełącznikach, tam jeżeli tego nie czyścimy przez lata, mamy tłuszcze. Jeżeli chodzi o czyszczenie tapicerki skórzanej, no tu ktoś może powiedzieć: ok, tu jest. Pewnego rodzaju taki zgryz, no bo skóry lubią jednak środowisko kwaśne. I rzeczywiście te delikatne klinery są kwaśne, ale są delikatne. A te strong klinery są lekko, lekko zasadowe, mimo wszystko. Nie robią mocno zasadowych, chociaż spotkałem się, ale to jest przegięcie. Ale ogólnie są wtedy zasadowe, ponieważ no lepiej rozpuszczają te tłuste zabrudzenia. I tak samo, nie wiem, jeżeli myjecie komorę silnika, jeżeli myjecie nadkola i mamy tam takie tłuste olejowe wycieki, to wszystko usuwamy produktami zasadowymi, czyli APC, czy też właśnie piany, opryski i tak Oprócz tego, produkty zasadowe świetnie działają tak bezdotykowo, żeby zluzować nam ten film drogowy, czyli to, co osadza się na całym samochodzie, to, co nie daje nam spać, bo powoduje, że ten samochód jest brudny, źle wygląda i nawet po takim myciu na bezdotyku, no nie do końca jesteśmy w stanie go umyć. No nic dziwnego, eee, no bo czasami już jest na tyle to zabrudzone, że musimy użyć jeszcze dodatkowo tej mechaniki. Ok. Mam nadzieję, że tutaj jest to dla Was wszystko zrozumiałe. I już wiecie, że kwasy usuwamy, kwasami usuwamy osady, z zasadami usuwamy tłuszcze i luzujemy film drogowy. A co z produktami neutralnymi? Neutrale są bardziej w stronę tych produktów zasadowych, czyli też mają za zadanie rozpus rozpuszczać te tłuszcze i. Ee... Iluzować ten film drogowy Tyle, że są po prostu bardzo delikatne I pamiętajcie, że jak zawsze jest tak gwiazdka, wyjątek e, Czyli to co powiedziałem, że no, są też produkty kwaśne Które służą i tak do czyszczenia Tak jak na przykład tapicerki skórzanej tak? Albo są płukanki do tapicerki Ale to już płukanki, a nie środki do, do prania Żeby wypłukać I one też są kwaśne Ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić Dzisiaj w dniu, kiedy nagrywamy ten materiał, pogoda naprawdę dopisała słoneczko świeci, więc jest to idealny moment, żeby porozmawiać właśnie o szamponach, o myciu, o pianach i o pryskach, a w związku z tym, że poczułem trochę takie przedwiośnie, to robimy 15% w naszym sklepie mxnowicki.pl na yy... Praktycznie cały asortyment. Także zapraszam do zakupów. A jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do nas na maila, bądź też w wiadomościach prywatnych w innych social mediach. Pomożemy dobrać odpowiednie produkty jak zawsze. Podsuwam mój wózeczek, i teraz będę Wam dawał jakiś tam przykład produktowy i powiem co, kiedy użyć. Natomiast chciałbym, żebyście tą pierwszą część obejrzeli nawet kilka razy, jeżeli nie zrozumieliście. Może sobie nawet to rozpisali, i żebyście sobie uświadomili, i sami potrafili odpowiedzieć na pytanie, co kiedy użyć. Tak? I teraz zacznijmy może od mycia wstępnego, czyli piany i opryski. Jeżeli o tym mówimy już, to piana czy oprysk jest to metoda aplikacji tego produktu. Piana. Aplikowana nie wiem, z pianownicy ręcznej, z pianownicy podpinanej pod myjkę wysokociśnieniową. Są takie też duże bańki nabijane sprężonym powietrzem i mamy pianę. E, ogólnie piana y, właściwie wiele produktów jesteśmy w stanie, w stanie spienić. Nawet te produkty tak zwane tfr -y, potrafią się całkiem nieźle pienić, a w szczególności, jeżeli e, zrobimy mocną koncentrację. Więc, więc można je, je spienić. Piana powoduje to, że produkt leży dłużej na lakierze, czy też na czyszczonej powierzchni, więc wydłużamy czas działania, a pamiętajcie, że ten czas działania zawsze wpływa na polepszenie jakości mycia, no bo jeżeli te, ten środek czyszczący dłużej penetruje nam ten brud, no to wiadomo, że lepiej go rozpuści, chociaż gdzieś tam jest też ta granica. Szczególnie w okresie letnim, jeżeli myjecie na dworze, albo jest bardzo przewiewnie, myjecie na bez dotyku, to piana rzeczywiście jest tutaj dużo lepszym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o oprysk, jest szybszy w aplikacji, później też szybszy w spłukiwaniu, ponieważ piana zawsze gdzieś tam wymaga jeszcze dokładnego dopłukania w tych szczelinach, więc tu możemy działać szybciej, ale. Minusem jest to, że leży dużo krócej, bo już po kilku minutach potrafi wysychać. A pamiętajmy, że nie powinniśmy dopuszczać do wysychania chemii, a nawet wody, bo i woda może być bardzo niebezpieczna. I tak jak powiedziałem, że te efery można często spienić, to w drugą stronę, jeżeli macie jakąś pianę, nie, Citrus Foam, Yeti Zadebela to też możecie użyć te produkty w formie oprysku. Pamiętajcie, że to jest tylko forma, w jakiej podajecie produkt, więc można je stosować wymiennie. Zresztą my Citrus Foma używamy też w oprysku. No dobra, ale co w takim razie i kiedy użyć? E, Yeti, przykład piany neutralnej. Jeżeli mamy lato, ale pogoda bardzo ładna, samochód lekko tylko przybrudzony, jest uzasadnione, żeby użyć piany neutralnej. Jest ona na pewno dużo bezpieczniejsza niż te produkty zasadowe. Nawet jeżeli powiedzmy gdzieś by nam to przyszło, jest zawsze mniejsze prawdopodobieństwo, że coś złego się wydarzy. No, możemy też powiedzieć, że jest dużo bezpieczniejsza dla wosków, bo jeżeli chodzi o powłoki Tutaj nie macie się czym przejmować. Nawet wysokozasadowe produkty rozcieńczone, aplikowane na powłokę nic nie zrobią. To musi być czysty produkt, żeby coś usunąć. Ale jedna ważna uwaga, bo często właśnie nas pytacie, czy aby na pewno ta piana jest bezpieczna dla wosku. I ja zawsze odpowiadam tak. Aplikujemy ten produkt na te zanieczyszczenia i później spłukujemy, tak? bo to jest produkt do mycia wstępnego. Zatem i nie zatem, tylko I, rzadko się zdarza, że domyjemy auto tak bezdotykowo do zera. A to oznacza, że ten produkt wcale tak w 100% nie stykał się z tym woskiem, który tam jest, więc jak miał go usunąć, skoro nie usunął tego brudu? Jeżeli jest bardzo duże zabrudzenie i nawet użyjecie lekko zasadowej, czy wysokozasadowej piany, czy też oprysku. I on też, jakby nie dosięgnie nam tego wosku, no to jak ma go usunąć? Problemem może być tylko kwestia dopłukiwania, i czasami rzeczywiście widzimy taki zanik hydrofobowości, ale wcale nie, nie będzie to winą produktu, tylko po prostu winą jest to, że ten lakier jest cały czas niedomyty, jest ten brud, więc musimy to wszystko umyć ręcznie. Dobrze, ale wróćmy jeszcze raz do tej piany. Neutralna. Okres letni myjemy rzadko, przepraszam, myjemy często, samochód jest czysty, albo mamy jakiegoś klasyka, którym jeździmy naprawdę w ładną pogodę i tylko chcemy pro forma zrobić takie mycie wstępne, żeby ten naprawdę lekki, luźny brud zmyć. Wtedy używamy neutrala. Produkty lekko zasadowe eee, znowu, jeżeli jest trochę więcej tego brudu, tak? czyli nadal mamy okres powiedzmy letni ale jeździmy mimo wszystko dużo. Samochód się bardziej brudzi, może też rzadziej myjemy, częściej jeździmy w podróże, no i widać tego filmu drogowego dużo więcej. Użyjmy produktów lekko zasadowych, tak jak na przykład jest nim Citrus Foam od Clinton. Jeżeli pogoda była straszna, a my nie mieliśmy czasu na mycie, albo jest okres jesienno-zimowy, wtedy używamy produktów wysoko zasadowych. No, i tutaj w grę wchodzą również, yy, znaczy piany, może rzadziej, bo, bo właśnie piany gdzieś tam kończą się z reguły na tej opcji lekkozasadowej. Yy, więc tu już wchodzimy w temat oprysków, priłosze albo TFR-y, też zresztą Wam dobrze znane już teraz hasło. Yy, I tutaj mamy do czynienia z tymi produktami wysokozasadowymi i one będą myły najlepiej, bezdotykowo mówimy, tak, żeby zmyć ten pierwszy brud, ale jest pewien poziom brudu, gdzie i tak go nie domyjecie, a z drugiej strony biorąc w rękę produkt najmocniejszy, nie wiem, mi to się kojarzy zawsze Dimmer albo Tenzy Tracklin. E, chociaż na przykład adebelowy Industrial TFR też jest bardzo mocną zasadą. Musicie y, mieć świadomość, że są to bardzo agresywne produkty i trzeba też uważać na jakieś dekory w samochodzie. Nie zawsze warto jest używać aż tak mocnego produktu, bo może nam gdzieś wyrządzić pewną krzywdę. Ok, a teraz pójdźmy w drugą stronę skali. Yy, I tutaj mamy t... pianę kwaśną. Tak naprawdę jest to i piana, i szampon. Jak widzicie, 2-in-1 yy, Blend Brothers coś takiego zrobiło i niektórzy producenci robią takie produkty. Czyli mamy produkt kwaśny, aplikowany w formie piany. I tutaj powiem Wam, że ja mam pewnego rodzaju zgrzyt. Znaczy, ja w ogóle nie używam za bardzo pian, znaczy w ogóle nie używam kwaśnych pian, ponieważ stopień do mycia jest taki mniej więcej jak przy produktach neutralnych. A żeby produkt kwasowy zadziałał inaczej, odpowiedzcie sobie teraz na pytanie. A powinniście znać odpowiedź, jeżeli słuchacie od początku bardzo uważnie. Co rozpuszcza nam kwas? Osady. Dokładnie. Ale czy osady tak łatwo jest usunąć bezdotykowo? No nie. One zawsze wymagają jednak dużo mechaniki. Jeżeli usuwam jakieś waterspoty z szyb, z lakieru, e, gdzieś tam z tych baterii w, kuch w kuchni, w łazience, musimy jednak trochę popracować. Kwas wymaga tej mechaniki, żeby to naprawdę dobrze zadziałało. Więc e, jaki sens jest stosowania kwaśnych pian? No dla mnie za bardzo nie ma to sensu. Jedynym wyjątkiem jest, jeżeli... Użyjecie wysokozasadowego oprysku, czy też nie wiem szamponu, chociaż tego się raczej nie używa, bo nie chcemy moczyć rąk w wysokozasadowych szamponach. I czy w ogóle takie są? Zaraz do tego dojdziemy. Ok, ale przydałóżmy, że tam było coś takiego mocno zasadowego i chcemy to zneutralizować. Wtedy rzeczywiście jest sens zastosowania takiego e, takiej kwaśnej e, piany. Natomiast. Szczerze mówiąc, jak ja już mam robić jakieś połączenie, to wolę użyć kwaśnego, mimo wszystko, przepraszam, zasadowego oprysku, lekko zasadowego bądź wysoko zasadowego, natomiast wtedy kwaśny szampon i wtedy ma to sens. No albo mamy po prostu produkt taki dwa w jednym i jest to jakieś rozwiązanie, bo tu jest, wiecie, każdy wtedy zadowolony. Chyba wszystko powiedziałem o tych myciu wstępnym. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Możemy przejść w takim razie do szamponów. I tutaj tak samo. Mamy produkty neutralne, takie totalnie neutralne, czyli Creamy Type, Softa, który jest świetny na zewnątrz. Mamy Snowball z Adebela i wiele, wiele innych neutralnych produktów. Kiedy je używać? Do bieżącego mycia. Niezależnie, czy użyjecie piany neutralnej, lekko zasadowej, wysoko zasadowej, kwaśnej, która, jak już wiecie, dla mnie do mycia wstępnego za bardzo nie ma sensu, to ten szampon neutralny zawsze jest w właściwie w większości przypadków jest wystarczający. Bo jeżeli myjecie w miarę regularnie, to on sobie poradzi z każdym zabrudzeniem. Jest też bardzo bezpieczny dla wosków. I tu znowu gwiazdka, ponieważ pamiętajcie, że szampony neutralne one też się różnie wypłukują i może być taki objaw, że a mam wrażenie, że zjadło mi wosk, nie do końca, bo jeżeli osuszycie auto, zostawicie go na kilka godzin, to wszystko odparuje, znowu opłuczecie go wodą, hydrofobowość wraca. I to jest właśnie kwestia tego dopłukiwania się szamponu. Na to bardzo mało osób zwraca uwagę, a jest to kluczowe przy woskach. Więc wcale nie szampon zjada ten wosk, tylko go przytyka na jakiś czas. Yy, więc szampony neutralne będą zawsze yy, mile widziane na Waszych półkach i jest to zawsze dobry wybór dla każdego. Niezależnie czy macie włosk, czy macie powłokę do bieżącego mycia, super. Dobra, i teraz przejdźmy w stronę zasad, <tuszy> tak jak tu szliśmy, czyli w stronę zasadową. Natomiast nie mam żadnego tutaj przykładu zasadowego szamponu. Kiedyś yy... detail detail. Tyler's Magic, The Tyler's Magic wypuściło taki szampon, który był szamponem mocno zasadowym. Kilku producentów jeszcze też miało. Natomiast no to jest tak, jakbyśmy sobie zrobili takiego citrus foama albo takiego TFera w wiaderku i, i, i mamy szampon. tak? I wtedy taki szampon na przykład dla wosku może być niebezpieczny, bo o ile tutaj bez dotykowo, to jeżeli dodajemy tą mechanikę, wosk może nam zjeść. Powłokę nie. Powłoki są na tyle odporne, że powinny to e, wytrzymać. Ale z drugiej strony nie lubię takich szamponów, bo po co mamy moczyć tam dłonie? E, to, to w ogóle nie ma sensu. Zasada jest, żeby rozpuścić nam zluzować ten film drogowy, pierwszy brud. Ważniejsze dla mnie są szampony kwaśne. E, I tutaj jest e, proWSR Shampoo na przykład. I, I one mają sens, ponieważ one delikatnie odtykają. To nie są typowe produkty do usuwania water spotów, żebyście też mieli świadomość, że one nie zrobią wow, ale rzeczywiście jest różnica, jeżeli umyjemy taki mocno zanieczyszczony samochód, gdzie jest powłoka i przez długi okres to nie było myte, albo w ogóle nic nie ma na lakierze i długo samochód nie był myty, to na pewno y, umyjąc y, samochód kawałek, elementu neutralem, a kawałek kwasem, poczujecie różnicę, że ten element jest dużo bardziej taki gładszy, lepiej domyty. E, więc używamy te kwaśne szampony w ramach serwisu powłok, e, w ramach e, takiego mycia długo niemytych samochodów. Też jest to zasadne, jeżeli przygotowujemy auto pod dalszą pracę do jakiejś korekty, żeby użyć jednak kwaśny szampon. Ja nie polecam ich do Mycia wosków, bo niestety te kwaśne szampony, te woski bardzo mocno przytykają, albo rzeczywiście mogą trochę nadgryzać. Mam tutaj jeszcze taki jeden wyjątek: jest to PPF Wash z Giona i to jest szampon do mycia PPF, ale też i do lakieru. Zresztą otwarcie o tym mówią. I on jest z dodatkiem Deironizera. Ale Wy już wiecie, że Deironizer jest też z tej rodziny kwaśnej, więc ten produkt też będzie. Ee, działał jako taki szampon odtykający, lepiej oczyszczający, lepiej domywający, tylko nie jest na bazie tych kwasów, a e, tych substancji, które są wykorzystywane w krwawych felgach. Oczywiście tego jest niewiele i ja na początku zastanawiałem się, Boże, ale w tym mam łączyć rękę i tak dalej. Nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście ostatecznie decyzja należy do Was. Ok, i mamy jeszcze jeden taki e, rodzaj, bo tu przeszliśmy wszędzie. Od kwasów przez neutrale do zasad w, w, wrzuciliśmy w to deironizery, ale jeszcze mamy produkty nadające hydrofobowość. Przykładem jest na przykład Wash Coat, wash end coat e, z Innovacar, albo Buff Plus z Giona, e, czy też różnego rodzaju szampony z woskami. No, właśnie i o co chodzi. Chociaż te, właśnie kołty na polimerach, czy Nouris na przykład, one jednak rzeczywiście dają odczuć, że jest jakiś dodatek, który poprawia śliskość, poprawia hydrofobowość, dużo lepiej później się osusza lakier. I są też takie szampony, przepraszam, są też takie produkty hydrofobowe z rodziny tych do mycia wstępnego, czyli w formie piany czy też oprysku, jak najbardziej. Kiedy je stosować? Głównie przy powłokach, chociaż przy woskach uważam, że też można. Dlaczego nie? Jeżeli ten wosk już trochę dogorywa, trochę go podbijmy. Jeżeli chodzi o bieżące mycie samochodów zabezpieczonych powłoką, jestem na tak. Oczywiście, gdzieś przy niektórych powłokach mogą być pewnego rodzaju zgryzy. E, więc trzeba gdzieś tam sobie to posprawdzać, ale rzeczywiście e, ma to sens, ponieważ one zazwyczaj są trochę mniej pieniądze, albo ta piana szybciej gaśnie, łatwiej się wypukują, poprawiają hydrofobowość. Później to osuszanie ręcznikiem jest naprawdę dużo, dużo przyjemniejsze, łatwiejsze, szybsze. Ta woda lepiej się zbiera. E, nawet, y, tak jak ja jestem fanem używania zawsze Quick Detailera do osuszania, to tutaj. Możemy to trochę, e, możemy czasami to pominąć. To jest też bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które e, nie mają czasu na jakieś e, mycia i pielęgnacje, no bo. Chcą wszystko zrobić szybko, albo jadą na bezdotyk. No bo to wszystko odbywa się tutaj szybciej. To jest też świetny szampon dla osób, które kompletnie nie interesują się detailingiem. Więc, jeżeli macie sąsiadów znajomych, kogoś w rodzinie, którzy mówią, nie ja tam auto to po prostu cztery kółka, ja mam je zawieźć tu i tu do z punktu A do B i to wszystko to uważam, że jeżeli taki szampon co jakiś czas sobie zastosują albo no mimo wszystko starają się jakoś tam myć tylko to auto, to będą dużo bardziej zadowoleni, bo jednak zawsze coś tam zostanie na tym lakierze i e, będą widzieli tą różnicę. Wspomniałem też o szamponach z dodatkiem wosku. E, robiliśmy kiedyś takie testy szamponów z woskiem. One jakiegoś wielkiego szału nie robią. Tam jest, e, nie chcę powiedzieć, że tylko w nazwie wosk, bo rzeczywiście później ta różnica w śliskości jest troszeczkę wyczuwalna. Ale to nie są aż tak widoczne efekty, jak przy tych produktach e, z dodatkiem no, polimerów, tak? polimerów, czy, czyli takich mocnych dodatków, uh! ale się nagadałem, czas na jakąś kawę teraz powinienem przygotować od razu sobie i postawić na stoliczku. Nie wiedziałem, że aż tyle jest informacji do przekazania na temat e, pian, oprysków i szamponów tych. E, Kwaśnych, neutralnych, zasadowych, tych z dodatkiem ironizera i tych z dodatkiem hydrofołowym, ale mam nadzieję, że uważnie obejrzeliście ten odcinek i że już teraz uda się e, jakby usystematyzować tą całą wiedzę i będziecie wiedzieli, e, kiedy co użyć. Tak sobie myślę, może udałoby się zrobić nam jakąś tabelkę i wrzucić e, w formie zdjęcia na tą grupę spo, Społeczność tak na YouTubie, e, albo no, w innych social mediach. Postaramy się coś takiego może przygotować, e, żebyście e, może jeszcze jako takie właśnie podsumowanie. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Dajcie też znać, jakie są Wasze ulubione szampony, piany, opryski. Czy wolicie pianę, czy jednak oprysk. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!